Powstanie styczniowe upadło. Wzniosłe romantyczne idee legły w gruzach. Tysiące zakutych w kajdany Polaków miesiącami szły na Sybir. Władze zaborcze odbierały rodzinom majątki. Nieustanne represje, pogarszający się stan gospodarki, cenzura, bieda i zacofanie. Z tym właśnie postanowili walczyć pozytywiści, którzy zrozumieli, że tylko wszechstronnie wykształcony, pełen poświęcenia dla dobra ogółu nowy człowiek może zmienić losy polskiej ziemi. Zapraszam na filmik Pozytywiści Polscy. Za początek pozytywizmu historycy uznają upadek Powstania Styczniowego. Było ono nie tylko ważnym wydarzeniem w historii narodu i spowodowało ważne zmiany w jego świadomości, ale także naznaczyło życiorysy wielu późniejszych pisarzy, publicystów czy też społeczników, pobudzając ich do pracy na rzecz kraju. O ile łatwiej jest wskazać datę, która rozpoczyna tą epokę, o tyle trudniej jest wskazać datę końcową pozytywizmu. Przyjmuje się, że są to narodziny nowych partii, Polskiej Partii Socjalistycznej, Ligi Narodów czy też Stronnictwa Ludowego, ale także pojawienie się na scenie takich twórców jak Kazimierz Przerwa-Tettmajer, Stefan Żeromski czy Władysław Reymont. Przełom ten z pełną siłą ujawnił się w roku 1895 i to ta data została przez historyków uznana jako zamykająca epokę pozytywizmu i tym samym nastanie nowej, jaką była Młoda Polska. Młodzi ludzie, którzy dorastali w atmosferze ucisku i zniewolenia, szukali innych dróg do wolności niż rodzice. Odrzucali romantyczną służbę ojczyźnie. Zdali sobie sprawę, że społeczeństwo nie dałoby rady znieść kolejnego powstania. Starali się wyciągnąć wnioski z nieudanych zrywów wolnościowych, pamiętając lekcje z Powstania Styczniowego, kiedy to upadło ono m.in. z powodu nierozwiązanej sprawy chłopskiej. Zrozumieli, że sukces będzie możliwy tylko wtedy, gdy do walki z zaborcą staną wszystkie klasy i grupy społeczne. Skupili się więc na pracy, postępie i nauce. Pozytywiści mieli do zaoferowania kult pracy. Trudną sytuację w kraju, w ich mniemaniu, można było opanować tylko w jeden sposób – poprzez pracę organiczną i pracę u podstaw. Wysiłek intelektualny i fizyczny miał być podstawą przebudowy polskiego społeczeństwa i jedynym ratunkiem dla kraju, który nie istniał na mapie Europy. Tylko dzięki pracy podzielone społeczeństwo mogło odbudować swą potęgę, pomnażać zasoby gospodarcze, przełamywać bariery między klasami, a w końcu podjąć trud odzyskania niepodległości. Nie kolejny zryw powstańczy, nie wzniosłe ideały, ale codzienna praca miały przynieść wymarzoną wolność, rozwój i awans oświatowy społeczeństwa. Według pozytywistów społeczeństwo było jednym wielkim organizmem, na które składało się wiele cząstek, różnych grup i struktur w nim współdziałającym. Stawiali więc na współpracę, solidaryzm społeczny, który miał przynieść niepodległość. Pozytywiści postanowili wykorzystać siłę prasy. W owym czasie przeżywała ona prawdziwy rozkwit, bowiem udoskonalono techniki drukarskie, usprawniono środki łączności i kolportaż. Zdecydowanie zwiększyła się też liczba czytelników czasopism, chętnych na poznanie wieści ze świata, jak i czytających o rządach państw zaborców. Prasa drugiej połowy XIX wieku wyrosła na poważny organ kształtujący i wyrażający opinię publiczną.
stanowiące forum propagowania idei pozytywistycznych, Oręż w walce o nową Polskę, jak i ośrodek wymiany poglądów i opinii. Stała się trybuną młodych, którzy na łamach czasopism formułowali własne stanowiska społeczno-polityczne czy też filozoficzne. Druga połowa XIX wieku na ziemiach polskich rzuciła światło na kwestie kobiet. Kobiety doświadczały straty mężów, ojców, synów, co prowadziło do przejmowania przez nie majątków i gospodarstw. Przenosiły się do miast, aby znaleźć pracę, ale przeszkodą był brak odpowiedniego wykształcenia. Pisarka, publicystka i orędowniczka równouprawnienia Eliza Orzeszkowa poruszała zagadnienia dotyczące wychowania oraz dostępu do edukacji dla dziewcząt. –